Dobry. Wie pan co, rozmawiałem z szefem rano i on ogólnie mówił, żeby jeszcze raz podjechać, może coś pracownicy by wiedzieli. My nic nie wiemy. Wie pan o co chodzi? O przyczepkę. O przyczepkę, która była na tym, na waszym parkingu, nie? I to jest masakra, nie? To nie to, że są z Głowackim problemy, tylko że po prostu są z tym problemy, że ktoś kradnie, nie? No. I ja to będę musiał co, teraz na policję zgłosić. Oni muszą przeprowadzić rozmowę, że faktycznie szef mi zezwalał. Panowie o tym wiedzieli. Pierw zginął pas, potem przyczepka i co dalej teraz z tym robić, tak? Nie wiedziałem, że po prostu w Wałczu kradną. Wszędzie kradną. No ale nigdy nic nie ukradł, nic. A panowie mniej więcej wiedzą, kiedy to mogło się zdarzyć? Nie mam zielonego pojęcia. No nie, no nie, no masakra, nie? Nie wiem, co teraz robić z tym wszystkim. Czy podjechać na komendę dzisiaj, czy jutro w takim razie? Jak pan myśli? No by się nie tak panu szło, nic nie załatwi za bardzo tej godziny. W komendzie? Nie, no załatwię. Policja ma 24 godziny. No ale chyba nie takie służby. Ja nie wiem, jak policja pracuje, nie wiem. Może pojechać. I jak pan powie, że pan nie chce zeznawać, niech pan powie, nie? To wtedy ale nie. Ale ja powiem tylko to, co wiem, że... Że była przyczepka, ale nie przyczepka. Ma. I nie ma. To po prostu pan potwierdzi. Chodzi mi o to, że mówisz prawdę, nie? No tak. Bo ostatnio, jak przyjechałem... Bo ja przyjechałem po tą przyczepkę po jednym dniu, tak jak się umówiłem z szefem. Ale że ja miałem tam 7 opon, które były spięte pasem, a pas ktoś ukradł. Pas kosztuje 50 zł. Świeżo zakupiony w Mirosławcu akurat na stacji CPN-u. I ten pas zginął, to ja nie mogłem odebrać tej przyczepki, bo te opony bym rozsypywał po drodze. Rozumie pan? Mm-hmm. I tak by mnie policja mogła schaltować, że zagrażam bezpieczeństwu drogowemu, nie? Mm-hmm. A przecież Arkadiusz Górecki, obecny komendant policji, jest bardzo dobrym moim przyjacielem, nie? I przyznałby mi rację, tak? Że dobrze zrobiłem. No i przyczepkę zostawiłem, tak? Pojechałem do Warszawy. Potem jak wracałem o 10, to mieliście szlabany pozamykane. Raz wjechałem, to potem nie mogłem wyjechać, ale definitywnie po prostu nie mogłem zaczepić przyczepki, nie? Bo raz, że po prostu nie miałem haka, tylko widziałem, że jest, nie? To pogadałem, okej. Okay. Tylko mówię, gdzie jest ten pas, nie? Kolega mnie tam zrypał, że z panem ja mówiłem szefowi, że z Głowackim będą problemy, nie? Ze mną nie ma problemów nigdy. Tylko mi chodzi o to, że po prostu kradną, nie? Kradną na potęgę, nie? I teraz po prostu... Rozpatruję dwie sprawy. Czy kupić nową przyczepkę, czy zrobić to tak, jak szef mi doradził, żeby niech pan jedzie na budowlany i wypożyczy, bo wypożyczenie kosztuje za dobę 3 dychy i sobie przewiezie pan granity, bo ja wykładam cały plac 300 metrów w Pisniku, tam gdzie mam posiadłość, granitem, nie? Nie jakimś tam folbrukiem, bo to się rozsypuje po pewnym czasie, tylko granitem. Trwale, jak nagrobek, nie? Nie, no masakra, nie? O, widzę, że nawet u was są te wtyczki. Dobra, zobaczę jak to jutro zrobić, bo policja i tak ma od cholery roboty. Najprościej to kupię następną przyczepkę używaną w Niemczech i przywiozę ją na czarno i założę te tablice, będę jeździć jak gdyby na mojej, nie? Tylko czy to będzie zgodnie wszystko ok, to też nie wiem. Musiałbym się Arka Góreckiego spytać, czy można zrobić podróbkę tak zwaną, nie? Będzie wiedział najlepiej. Co? Będzie wiedział najlepiej. No to, tak jak to mówią, policjant przekręt najlepiej, najlepiej wytłumaczy, nie? To może do niego wstąpię jutro, bo i tak jestem u starosty na 8 umówiony, a potem mogę pojechać z polecenia, tylko że to jest inna partia, bo PiS popiera nowego komendanta, bo on jest z PiSu, wywodzi się, tak? Arek z PiSu, bardziej się trzyma, a starosta znowu z PO. To trochę się kłóci, bo w sumie komendant jest z PiSu, a dwóch przedstawicieli urzędniczych jest z PO, bo starosta jest z ramienia PO, dobrze mówię? A ten nowy Żebrowski też niby z PO, ale mówi, że niby bezpartyjny, nie? Guzik prawda, bo jak Trzaskowski przyjechał, to skakał jak przedszkolak, tak? Dobra, uciekam. Jak pan ma na imię? Sebastian. Panie Sebastianie, dam panu moją wizytówkę. Czy... Są wizytówki jeszcze?
Okej, okay. Jakby brakowały, to mogę dać, bo mam jeszcze po wyborach ponad 7 tysięcy, nie? Na razie, dlatego już ogłaszam, że startuję na kolejne wybory 2025, bo informowanie społeczeństwa nie ma nic związanego z nieprzestrzeganiem prawa, bo ja informuję, jeszcze nie startuję, nie? Każdy może informować, nawet pan. Pan też będzie startować na prezydenta, albo na przykład pan będzie startować na burmistrza Wałcza, ja panu zrobię komitet i kto wie, czy pan nie wygra, bo pan zna dużo ludzi ze stacji, nie? Walczymy nadal o Polskę. I tak to właśnie jest. Nie wiedziałem, proszę państwa, że tak zostanę okradziony. Taka przyczepka w granicach 2500 do 3000 poszła po prostu, bo byłem na wyborach w Warszawie i nie mogłem niczego dopilnować. Masakra.